Witam Państwa serdecznie. 4 maja, wtorek. Samochód już sobie uruchomiłem. No i będziemy startować. Dzień jest dość szczególny, a jestem trochę zdenerwowany, bo dzisiaj się zaczęły matury. I moje starsze dziecko dzisiaj zdaje maturę z języka polskiego. Właśnie tam pojechał samochodem. Jak sobie przypominam swoją, to się robi dziwnie, bo ja przeszedłem z internatu do szkoły, Technikum Leśnego w Biłgoraju, w mundurze. Koszulę miałem chyba białą, nie zieloną. No i tam sobie zasiadłem w sali gimnastycznej na 5 godzin. Ten dzisiejszy egzamin jest krótszy, no i cicho. Jak Państwo wiecie, w innym systemie. No ale mamy maj, a nie kwitną kasztany. To jest pierwszy chyba maj, no albo jeden z nielicznych miesięcy wiosennych, naturalnych, kiedy nie kwitną kasztany. Ja sobie nie mogę takiego miesiąca przypomnieć. Pewnie był taki, ale to jest no, anomalia. Człowiek chodzi w zimowych butach ciągle, bo jest chłodno, a kłusownicy nad Wisłą biegają w gaciach. To jest dopiero fantastyczna rzecz. I do głowy im nie przyjdzie, że mogą osłabić swój organizm i narazić się na zarażenie COVID-em, zwłaszcza, że byli bez masek. Podobnie jak ci, którzy później wyruszyli za nami w pościg, też nie mieli masek. Proszę Państwa, nie mogę zapomnieć o tej historii, ale wracam do matur. Wracam do matur, bo jest okazja, wczoraj było święto Konstytucji, tam koledzy coś pisali o tym święcie i dlaczego ono powinno być, ale nie w takich wymiarach, nie nasączone taką treścią, jaką jest nasączone. Ja dzisiaj też o tym coś napiszę, a dodam jeszcze swoje 3 grosze. Proszę Państwa, cała ta tak zwana wiedza książkowa, której się uczy w szkole, z której się zdaje egzamin dojrzałości. Nie mówię o przedmiotach ścisłych i przyrodniczych, ale humanistycznych. To jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa. Przerabianie lektur typu Ferdurka i innych jest po prostu nie do przyjęcia. I odpytywanie z tego dzieci i wyciąganie konsekwencji w stosunku do tych, którzy w ogóle nie rozumieją, o co chodzi temu facetowi. To jest groza. Zaraz ktoś kota przejedzie. No nie, udało mu się, całe szczęście. Mam nadzieję, że dzisiaj takich rzeczy nie będzie. Ponoć ma nie być, bo Gombrowicz jest we fragmentach przerabiany, a nie w całości. No ale ciekaw jestem, co to będzie. Nawet nie próbuję zgadywać, bo tam jakieś rankingi się tym ekscytują. Czekamy do 9, co się okaże. No ale proszę Państwa, mieliśmy rocznicę Konstytucji, tak, 3 maja, która obowiązywała rok i była rzekomo drugą na świecie, a pierwszą w Europie konstytucją nowoczesną. No to, konstytucja ta nie obowiązuje, nie stanowi żadnego odniesienia, jak wczoraj napisał jeden z kolegów, do współczesnego prawodawstwa, ani do współczesnej konstytucji. No, jest po prostu zabytkiem, tak, który w dodatku posłużył do tego, żeby zlikwidować państwo. Nie do reformy, ale do tego, żeby zlikwidować państwo. A w szkole uczą, że to państwo zreformowało się, po czym padło, bo było niewydolne. Jakie to smutne. No, ale mieliśmy konstytucję i dzięki tej konstytucji przetrwaliśmy. Paweł Jasieńca też tak pisał, że upadająca Rzeczpospolita porodziła przetrwalnik. Ja nigdy tego nie zapomnę. Jaki przetrwalnik, myślę sobie? Chodziło właśnie o tę konstytucję. Proszę Państwa, pierwszą konstytucją na świecie była jak najbardziej europejska konstytucja korsykańska, uchwalona w 1755 roku i obowiązująca nie rok jeden, jak Konstytucja 3 maja, ale całe lat 14. Ta konstytucja została sprokurowana przez Anglików, którzy mieli swojego człowieka na wyspie, on się nazywał Pasquale Paoli. Ja Państwu polecam tę postać, bo w Londynie był pomnik tego faceta. Pasquale Paoli
To oczywiście masą i wszystkie te oświeceniowe gadżety, które do człowieka się przyczepiają, jak telefony do różnych magików i przedmioty ciężkie, no to właśnie on się tym charakteryzował. Był to oczywiście brytyjski agent, który miał tę Korsykę, zrobić z tej Korsyki lotniskowiec, na którym można by było zainstalować brytyjskie bazy wojskowe. To się oczywiście nie podobało Francuzom, a Genueńczycy, do których Korsyka należała, nie mieli nic do gadania, bo mieli potworne długi w Paryżu i znaleźli się w tak zwanym ambarasie. Albo jak wolą niektórzy, impasie. No, w kłopocie się znaleźli. No więc Londyn natychmiast to wykorzystał, postawił tam swojego człowieka, potem temu człowiekowi postawił pomnik i ten pomnik jest opisany we wspomnieniach Stanisława Karpińskiego Złe czasy. Potem się okazało, że ten pomnik został gdzieś dyskretnie usunięty. Komuś przeszkadzał, może już była inna mądrość etapu i trzeba było go zwinąć. No więc Pasquale Paoliego, jak twierdzi Karpiński, już w tym, w Londynie nie ma. Mam nadzieję, że to Karpiński, że czegoś nie pokręciłem, więc jak coś pokręciłem, to przepraszam, ale nie czytałem ostatnio żadnych innych poza Karpińskim wspomnień, więc to raczej on. Proszę Państwa, no i mamy konstytucję jak najbardziej liberalną, masońską, jak trzeba, obowiązującą 14 lat całe, która stanowi pewien precedens, tak? No bo kiedy Francuzi się w końcu poirytowali postawą brytyjskich agentów na Korsyce, no to wysadzili tam desant i załatwili sprawę. I Genueńczycy grzecznie podpisali zrzeczenie się praw do Korsyki w zamian za umorzenie długu, co spowodowało, że w roku 1769 Korsyka była już francuska. No i wtedy w rodzinie adwokata Bonaparte urodził się kolejny syn, nadano mu imię Napoleon i był on Francuzem. Wcześniej byłby Genueńczykiem i sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Ktoś inny stanąłby na czele tego całego, tej całej histerii, o której tyle się gadało swego czasu. No, więc dlaczego nie powiemy, że to konstytucja korsykańska? Dlaczego dzieci w szkole są okłamywane, a Wikipedia ujmuje tę rzecz w taki oględny bardzo sposób i tam jest napisane: powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie konstytucją liberalną, czy tam jakąś, no nieważne. Już pomijam fakt, że tam jest inwokacja i wzmianka o tym, że religią panującą w Rzeczpospolitej jest rzymski katolicyzm, co się oczywiście niewielu bardzo ludziom dziś podoba, no ale takie są fakty. W imię Boga, w trójcy jedynego ta konstytucja została uchwalona. Nie wiem, jak została uchwalona korsykańska, ale przypuszczam, że nie, dlatego że no, za tym stali ewidentnie Anglicy. W Polsce też, ale w Polsce nie można było otwarcie wystąpić przeciwko. No więc dlaczego się nie mówi o tej korsykańskiej konstytucji? No dlatego, że gdybyśmy zaczęli o tym za bardzo gadać i to rozdrapywać, to wyszedłby praktyczny sens tej ustawy. Czyli okazałoby się, że konstytucja korsykańska istniała, dlatego że chciał tego Londyn. A skoro jednak przemoc francuska okazała się silniejsza, no to mamy w polityce jedno doświadczenie, jedno powtórzenie, to jest już wystarczające, żeby nie iść tą drogą, żeby szukać innej. Więc nie wiem, gdzie ten geniusz polityczny się schował w Sejmie Rzeczpospolitej, że wszyscy, a przecież podróżowali magnaci polscy po różnych miejscach, Sycylia, inne wyspy Morza Śródziemnego były celem tych podróży. Na Korsykę też na pewno zawitali. Więc o konstytucji korsykańskiej zapewne wiedzieli.
i wiedzieli, kim był Pasquale Paoli. No, a skoro tak, to powinni się domyślić, że uchwalenie konstytucji bez bardzo silnego wsparcia patrona tej konstytucji, a patronem konstytucji w przypadku Polski były Prusy, za którymi kryła się Wielka Brytania, Prusy, które wystąpiły jawnie prowokacyjnie, tak, więc no, nie było szans, żeby Prusacy stanęli po naszej stronie, bo oni to wszystko sprowokowali po to, żeby podzielić kraj i zyskać na tym. Wciągnęli do tego spisku jeszcze Austrię i zrobili to tak, że Austria dostała w pierwszym rozbiorze najtłustsze kąski po to, żeby elity austriackie, które się na tym upasą, uciszyły swoje sumienie w czasie dalszych posunięć rozbiorowych w Rzeczpospolitej. Austriacy nie wzięli udziału w drugim rozbiorze, to prawda, ale w trzecim już wzięli, tak? I jak ktoś wczoraj przypomniał, to oni wysunęli propozycję, żeby wymazać z pamięci Królestwo Polskie, z historii. Nie można niczego wymazać z historii, proszę Państwa, no chyba, że jest zmowa, tak? I ta zmowa się utrzymuje, no ale każdą zmowę można złamać. Te, która została zawiązana przeciwko nam, też złamano, no i możemy wyciągać z tego konsekwencje. Dlaczego już tego nie czynimy? To mnie zastanawia. Dlaczego już tego nie czynimy? Dlaczego nie powiemy, jaki był istotny sens konstytucji majowej? Nie wskażemy ludzi za nią odpowiedzialnych? Nie wzniesiemy się wyżej ponad bardzo prostackie podziały na zdrajców i patriotów? Ja tu nie występuję w obronie, nie daj Boże, Konfederacji Targowickiej, jak sobie niektórzy mogą pomyśleć od razu gwałtownie, ale występuje w obronie dojrzałych koncepcji politycznych, dojrzałych, czyli takie, które przynoszą dobre owoce. Dobre owoce, a nie jakieś przetrwalniki, bo się tym człowiek nie naje. Przetrwalnika się nie pochłonie i on wypełni, brzucha nam nie wypełni. Więc to jest gadanie głupiego. Po prostu. Mamy konstytucję korsykańską. Mam nadzieję, że nie powiedziałem ani razu koreańską, bo zdarza mi się tak, że jak mi coś wejdzie do głowy, jakiś przeskok taki głupi, to potem się tego trzymam. Konstytucja korsykańska, proszę Państwa, dzięki uporowi Wielkiej Brytanii, który jak wiemy jest przemożną siłą i bardzo trudno go zwalczyć, trzeba mieć naprawdę dobre metody. Utrzymała się 14 lat. Nasza konstytucja, która była jawną pułapką, przetrwała rok i posłużyła do tego, żeby podzielić państwo. Nie była żadną drugą konstytucją, tylko trzecią. Tak? Trzecią, w dodatku taką, która miała najgorsze rokowania i była jawnie zaplanowana jako detonator procesu politycznego, który nieodwracalnie zlikwidował Rzeczpospolitą obojga narodów, czyniąc z niej przeszłość nieodwracalną. Nie możemy powrócić do stanu sprzed roku 1772, choć bardzo byśmy chcieli. Nie możemy mówić o tym dzisiaj nawet. No, ciekaw jestem, jak to wygląda na Ukrainie, jak się wspomina pierwszą Rzeczpospolitą. Po prostu zapewne tak jak w Polsce lewica to robi, tak? Czyli jako obóz koncentracyjny, gdzie wykorzystywano chłopów po prostu dojechałem do biura. No więc proszę Państwa, pierwsza Rzeczpospolita nie była żadnym obozem koncentracyjnym, gdzie wykorzystywano niewolniczą siłę chłopów, tylko państwem, które zaproponowało na przełomie XIV i XV wieku elitom zamieszkującym byłe księstwa ruskie, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, które te księstwa podbiło, udział w pewnym dealu i przedsięwzięciu bardzo intratnym. Oni na to przystali, porobili w Polsce kariery, zachowali tytuły, o czym przypominam, książęce. Stali się bardzo bogatymi ludźmi. To nie byli ani Polacy, tylko szczera Ruś, o czym warto też pamiętać. Polacy tam przybyli w liczbie bardzo niewielkiej.
I to ta szczera Ruś, która zamieniła się w magnaterię Rzeczpospolitej i w bogatą szlachtę Rzeczpospolitej, stała się narodem Rzeczpospolitej. Następnie do czego doszło? No, żeby zlikwidować te formacje, państwa wrogie Rzeczpospolitej, to znaczy państwa zachodnie, sprotestantyzowane i imperialne, o doktrynie imperialnej, nafutrowały twór wrogi państwu polskiemu, czyli Sidż Zaporoską, teoretycznie przyjazny, teoretycznie powstały w wyniku jakichś tam ruchów społecznych, to brednie są zupełne, nawet jeżeli tak było, to bardzo szybko się zorientowano, jakie możliwości tkwią w tego rodzaju organizacji. I stworzono organizację, którą się dzisiaj opisuje kategoriami wziętymi z teorii Marksa i Engelsa, która posłużyła do zdetonowania wielkiego ładunku wybuchowego, który o mało nie zmiótł Rzeczpospolitej z mapy, ale państwo się utrzymało, dlatego że oferta tego państwa była dobra. Natomiast ludzie, którzy próbowali je zniszczyć, nie dostali żadnej oferty, tylko że o tym nie wiedzieli. To przekonali się dopiero, jak została Sicz zlikwidowana, archiwum siczowe przeniesione do Petersburga i jak wielkorosyjskie wojsko zniszczyło stolicę Iwana Mazepy, czyli Batury. No wtedy przekonali się kozacy, do czego byli potrzebni. Do niczego. I dzisiejsza Ukraina czerpie z tej tradycji. No więc my musimy się stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, że Konstytucja 3 maja była do niczego i nie była drugą konstytucją na świecie, ale trzecią i najgorszą, bo stworzoną jawnie w złym celu, a bracia nasi Ukraińcy muszą się przekonać, że numer, który im wywinięto, jest długofalowy, ale zaplanowano go, finał jest dewastacją. Jeżeli oni tego nie rozumieją, no to naprawdę nie mogę im pomóc. Przykro mi. Można się łudzić i karmić się różnymi plewami bardzo długo i nawet do tego dopisać serię bardzo ładnych piosenek, żeby uzasadnić te swoje złudzenia, ale to niczego nie zmieni. Finał będzie taki jak zwykle. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.